Jak mówi nam historia, początek naszej wspólnoty paulińskiej związany z tym naddunajskim ruchem pustelniczym, XII-XIII-wiecznym. Usiłowania biskupa Bartłomieja i kanonika ze Sztergomu Elzebiusza, aby zebrać tych rozproszonych pustelników w jedną rodzinę duchową, przyniosły w końcu sukces i w 1308 roku te klasztory już miały jakieś tam reguły, chyba na prawie biskupim, ale w tym samym roku za papieża Klemensa V kardynał Gentilis nadał jednolitą regułę świętego Augustyna i z niej później powstały konstytucje rok później, 1309. Dlaczego Augustyn akurat? Święty Augustyn właściwie życie monastyczne rozpoczął tuż po nawróceniu, gdzieś około 388 roku, kiedy wrócił do Afryki. Założył już z grupą swoich przyjaciół taką wspólnotę, która może jeszcze nie miała takiego charakteru klasztornego, ale już w 391 roku, kiedy powrócił do Hipony, wyjechał do Hipony z Tagastym, z towarzyszami, z Alipiuszem, nawet jeszcze z synem Adeodatem, który niebawem umrze, z Ewodiuszem, Honoracjuszem, Prywatusem, Emilianiuszem. Z nimi wszystkimi założył pierwszy klasztor i, co jest bardzo ważne w tej wspólnocie augustyńskiej, w tej regule augustyńskiej, w duchu świętego Augustyna, i jakby u fundamentów tego kroku świętego Augustyna legło Słowo Boże oczywiście. To nie był nakaz cesarza, to nie były znajomości z jakimś namiestnikiem prowincji, to nie były jakieś układy między dygnitarzami cesarstwa, zresztą już rozpadającego się, tylko było Słowo Boga. Mateusz 19:27, to słowo ruszyło Augustyna w jego nawróceniu. Jeśli chcesz być doskonały, sprzedaj wszystko, co masz. I rzeczywiście, powróciwszy do Tagasty, miał jeszcze tam majątek, sprzedał go. Co to znaczy sprzedał? Dokładnie nie wiemy, bo historycy nie są pewni, co się naprawdę stało. Stało się jednak to, że on z tego majątku nie zrobił swój majątek, tylko majątek swojej wspólnoty. Wszystko, co dotychczas miał swoje, od tej chwili było całą wspólnotą, własnością wspólnoty. I w tej wspólnocie, jaka zawiązała się w tym rodzinnym domu Augustyna, żywe były praktyki oczywiście ascetyczne, tak jak to było we wschodnich ośrodkach monastycznych, posty, modlitwy i tak dalej, czytania duchowne, ale ze szczególnym naciskiem na co? Na lekcję divina, czyli na czytanie Biblii. Dużo czasu sam poświęcał temu i naciskał też swoich przyjaciół, żeby słuchali reguły Chrystusa, która uzdrawia z każdego paraliżu i która nie pozwala żadnej przewrotności na dnie serca się zagnieździć. Wielką dbałość przywiązywano do wspólnych rozmów, ale nie były to ochrzaniania siebie nawzajem, przepraszam za wulgaryzm w tym miejscu dość świętym, tylko były to rozmowy. To nie były utyskiwania, grożenie palcem przed nosem czy coś takiego, to były rozmowy. Braterstwo wspólnoty. Braterstwo, a nie tyrania. Pewnym nowum w tych wspólnotach Augustyna, w tej wspólnocie Augustyna, w odróżnieniu od wspólnot wschodnich, to było wprowadzenie pracy umysłowej, a nie tylko pracy fizycznej. Wspólnoty wschodnie, egipskie, syryjskie, z Azji Mniejszej, to duży nacisk na pracę fizyczną. Augustyn wprowadził jeszcze jeden element. Praca umysłowa, praca teologiczna, ale teologiczna w znaczeniu do źródeł, do Słowa Bożego. I walka z herezjami, walka z błędami w wierze, dbałość o ortodoksję, o tą prawdziwą prawdę. Nie o prawdę trochę prawdziwą, tylko o prawdę prawdziwą. Jeden z badaczy Augustyna, Zumkalar, trafnie napisał, że Augustyn był powołany do tego, aby ten kościelny ascetyzm pojednać z wiedzą teologiczną, z wiedzą biblijną i z literaturą. Jak powiedziałem, od 391 roku Augustyn założył w Hipponie, można powiedzieć, pierwszy klasztor. Tu został wyświęcony też spontanicznie na kapłana,
niedługim czasie na biskupa, przez biskupa Waleriusza, który był z pochodzenia Grekiem i nie czuł się dobrze w tych trudnych czasach, kiedy było tak dużo heretyków i tak dużo było zamącenia w wierze, również czasy były niespokojne. Jako Grek też dobrze nie rozumiał mentalności afrykańskiej. Augustyn był Afrykańczykiem, lepiej znał te wszystkie historie związane z tym terenem. I to był szczęśliwy wybór, bo Augustyn bardzo, z wielką mocą wszedł w to środowisko i walczył do ostatnich dni, aż do oblężenia Hippony przez Wandalów w 430 roku, kiedy to Wandalowie zniszczyli chrześcijaństwo, to katolickie chrześcijaństwo w Afryce Północnej. Augustyn modlił się i jak mówi jego biograf, całą swoją celę miał wylepioną tekstami z Pisma Świętego, szczególnie z psalmów, żeby realizowało się w nim to sformułowanie biblijne Oculi mei semper ad dominum. Zawsze moje oczy przed Bogiem. Gdziekolwiek spojrzał, czytał Biblię. Świadomie, nieświadomie, chciał, nie chciał, bez przerwy miał Słowo Boże. Regułę Bożą miał przed sobą. Nie wieszał tam jakichś dyplomów, czy jakichś innych uprawomocnień ludzkiego typu. Tylko Boże Słowo. To było dyplomem jego istnienia. I dlatego zasługuje na to, żeby być takim człowiekiem, od którego możemy się czegoś nauczyć. Reguła Augustyna była właściwie, rozwinęła się właściwie znowu z innego przesłania biblijnego, z Dziejów Apostolskich, z 4 rozdziału, gdzie jest mowa o tym, że ci pierwsi chrześcijanie sprzedawali wszystko i mieli jedno serce, jednego ducha. I to bardzo inspirowało Augustyna i z tego zbudował swoją regułę. Kładł wielki nacisk na sprzedaż osobistych dóbr, na pracę fizyczną, ale pracę umysłową, biblijną, teologiczną, na modlitwę, na samotność. I co jeszcze takiego charakterystycznego jest w tej regule? Nikomu nie było wolno robić nic z myślą o sobie samym. Jeśli już coś robisz, to z myślą o drugim. To bardzo charakterystyczny rys reguł Augustyna. Może jeszcze tylko dodam na sam koniec, bo wydaje mi się to nie do pominięcia z okazji medytowania nad tą regułą. Dlaczego reguła świętego Augustyna stała się regułą paulińską? Tak jak u fundamentów był tekst z Dziejów Apostolskich właśnie, tak on był też duszą tej reguły i to było to sformułowanie anima una et cor unum in Deum. W Dziejach Apostolskich nie ma tej końcówki in Deum. Anima una et cor unum. Jedna dusza i jedno serce. Pierwsi chrześcijanie tak żyli. Ale Augustyn ponad 30 razy w swoich dziełach używał tego cytatu biblijnego, dodając od siebie in Deum. Czyli, że to jedno serce i ta jedna dusza ma tylko wtedy sens, kiedy jest skierowane ku Bogu. To jest reguła. Że nie ma sensu jedność dla jedności. Że nie jesteśmy jakąś paczką ludzi, którzy się skrzyknęli i jak kibice idą przez ulicę, nie wiedzą po co i nie wiedzą dlaczego, tylko cieszą się z tego, że jakiś kawałek skóry napompowanej powietrzem strzelił w lewo, a nie w prawo. My mamy trochę jakby inną regułę. To nie chodzi o jedność. O jedność po prostu dlatego, że kogoś uwielbiamy albo kogoś wychwalamy, że mamy jakieś idola, że nosimy kogoś na lektyce czy tronie. Wszyscy są sparaliżowani. Mamy jedność ku Bogu i tylko wtedy ta jedność ma sens. Zresztą dla badaczy reguły Augustyna właśnie ten tekst był dowodem autentyczności jego autorstwa. Bo on w innych pismach zawsze używał tego sformułowania in Deum. Anima una et cor unum in Deum. Tak jakby chciał uzupełnić tekst ewangeliczny nie z arogancji czy z pychy jakiejś teologicznej, tylko dlatego, żeby go już skomentować, bo przecież to było takie charakterystyczne dla niego, że najciemniejsze nawet teksty Pisma Świętego wyjaśniał w Duchu Świętym. I dzisiaj, kiedy stajemy przed Trybunałem tej reguły świętego Augustyna i przed Trybunałem swoich konstytucji, mając ten jubileusz też w sumieniu, musimy się zastanowić nie nad paragrafem 654 czy artykułem 1243, tylko nad tym właśnie, czy ta nasza jedność jest ku Bogu, czy ku sobie, czy ku komuś. Gdzie ta jedność biegnie? Amen.